dobry, witam Państwa, Iwona Kłopocka. Dziś w naszym studiu są goście pani Wioletta Porowska, wicewojewoda opolski. Dzień dobry, witam Państwa. Pan Roman Kolek, wicemarszałek województwa opolskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. I pan dr Jerzy Jakubiszyn, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej. Dzień dobry Państwu. Rozmawiać będziemy o zdrowiu, o sytuacji w służbie zdrowia, a ta sytuacja wydaje się jest nie najlepsza. Mówi się o kryzysie. Lekarze wypowiadają klauzule pozwalające im pracować więcej niż 48 godzin. Oni nie chcą dłużej pracować. Zamknięte zostały już dwa oddziały internistyczne na Opolszczyźnie. I informacja z ostatniej chwili. Zagrożony jest oddział chirurgii Szpitala Wojewódzkiego. Pani wojewodo, każdy z nas w każdej chwili może stać się pacjentem. Czy jesteśmy my, Opolanie, bezpieczni? Z naszego punktu widzenia, patrząc na to, jakie mamy rozłożenie mocy zasobów medycznych na terenie województwa opolskiego, to absolutnie wszyscy pacjenci powinni się czuć bezpiecznie. Powinniśmy się czuć bezpiecznie. Oczywiście, że niepokoją Państwa te informacje o tym, że został zamknięty czy czasowo zawieszony, bo dokładnie taki ma status w tej chwili zarówno oddział internistyczny w Kluczborku, jak i w Oleśnie, że czasowo zawieszone zostały ich prace, tych dwóch oddziałów. No i być może w szpitalu wojewódzkim na oddziale chirurgicznym lekarze mogą nie podpisać umów związanych z klauzulami opt-out, ale na dzisiaj tego nie wiemy, tam rozmowy wciąż się toczą. To z jednej strony mamy taką sytuację, ale z drugiej strony mamy oto taką sytuację, że jeżeli chodzi o oddziały internistyczne, to mamy ich wystarczającą liczbę, co więcej codziennie do mnie spływają meldunki o tym, ile mamy wolnych miejsc na oddziałach internistycznych, więc codziennie do mnie spływają informacje, że mamy te wolne miejsca. Dla przykładu, taką medianę Państwu pokażę. W piątek, kiedy szpital w Kluczborku zawnioskował, by zawiesić czasowo pracę oddziału internistycznego, mieliśmy na terenie województwa opolskiego wolnych aż 88 miejsc. Dzisiaj tych miejsc na przykład mamy 50 wolnych. Ta liczba wciąż jest dynamiczna, bo przychodzą pacjenci planowi, przyjeżdżają pacjenci na ostro. W związku z powyższym ta sytuacja się zmienia. Niemniej jednak zawsze mamy do dyspozycji wolne miejsca internistyczne. Ja bym powiedziała więcej. Jeżeli chodzi w ogóle o sytuację miejsc internistycznych na terenie województwa opolskiego, to z map potrzeb zdrowotnych, które nam wskazują, jak powinna być zorganizowana służba zdrowia na terenie województwa opolskiego, wynika, że mamy o 90 łóżek za dużo internistycznych właśnie, bo na dzisiaj mamy 720, a mapy nam wskazują, że powinniśmy mieć 640. Więc tych łóżek internistycznych mamy wystarczającą liczbę. Powiem więcej, jeżeli chodzi o łóżka na przykład chirurgiczne, to niestety mamy oto takie wskaźniki, z naszego monitoringu wynika, że obłożenie łóżek chirurgicznych to jest około lekko ponad 51%, co oznacza, że prawie 49% czasu te łóżka są po prostu niewykorzystane. To jest jedna kwestia, jeżeli chodzi o łóżka, a jeżeli chodzi o wypowiadanie przez lekarzy klauzul opt-out, jak to się mówi, statystyka mówi, że na terenie województwa opolskiego tylko 4% lekarzy wypowiedziało te umowy. Co więcej, z dnia na dzień ta liczba się po prostu zmniejsza. Więc dla bezpieczeństwa pacjentów, no tak dyrektorzy szpitali organizują pracę, żeby pacjenci bezwzględnie nie odczuli jakiegokolwiek zagrożenia, a co więcej, żeby ta opieka była świetnie zorganizowana i pacjenci byli zaopiekowani. Panie marszałku, pana te liczby pocieszają? Pan czuje się bezpiecznie? Jedno, ja się zgodzę z panią wojewodą, że przede wszystkim nie mogą płynąć sygnały, które miałyby niepokoić społeczeństwo. Tu absolutnie trzeba mówić, że jest bezpiecznie, bo póki co bezpieczeństwo obywateli jest zachowane. Mamy, tak jak pani wojewoda mówi, pewien potencjał teoretycznie rezerwowy, ale już powiedziałbym, mniej jakby zgodzę się z tym, że ten potencjał w określeniu map potrzeb zdrowotnych, określających potrzeby w zakresie oddziałów chorób wewnętrznych w naszym województwie ten obraz jest nieco inny ze względu na to, że te nasze oddziały chorób wewnętrznych mają charakter taki podspecjalistyczny w wielu dyscyplinach, w wielu momentach nie są to typowe czyste oddziały chorób wewnętrznych. W wielu regionach kraju, w którym zostało podzielone, poszatkowana interna na wiele podspecjalności, wygląda troszeczkę inaczej. U nas interna ma taki charakter
nieładnie mówiąc, pierwotny, to znaczy szeroki zakres możliwości, potrzeb i biorąc pod uwagę wielkość naszych powiatów, jest to bardzo potrzebne i rozsądne rozwiązanie, ale wymaga obecności wielu specjalistów, wielu konsultantów, po to, aby można było w tych szpitalach leczyć bezpiecznie. Jeżeli równoczasowo dochodzi do zaprzestania, zawieszania działalności oddziałów oddalonych od siebie nawet o te 20 km, jak w przypadku Kluczborka i Olesna, to jednak odległość dla pacjentów tych dwóch powiatów do innych szpitali, mamy już dzisiaj sygnały mówiące o tym, że jest przepełnienie w brzegu. Tak? Dyrektor Konik o tym informował w dniu wczorajszym w komunikatach, w informacji. W odniesieniu do samego miasta Opola, gdzie mamy, teoretycznie powtarzam, 4 oddziały chorób wewnętrznych. Jeden w Uniwersyteckim Szpitalu, drugi w Szpitalu na Katowickiej, w Szpitalu MSWiA i w Szpitalu Starszynowskim Szpitalu Wojskowym. Tylko ten problem funkcjonowania i przyjmowania na oddziałach chorób wewnętrznych tych pacjentów od wielu lat był nierozwiązany w taki sposób, że nie ma uznania dla koordynacji działania tych oddziałów. To znaczy się, dwa oddziały w mojej ocenie, mogę być mało obiektywny, ponieważ obydwa szpitale kiedyś leżały w kompetencjach samorządu województwa, czyli Wojewódzkie Centrum Medyczne dawniej i Szpital Wojewódzki bezapelacyjnie, całodobowo wszystkich pacjentów przyjmują, biorąc na siebie olbrzymią odpowiedzialność za udzielanie pomocy internistycznej i nie tylko, w zakresie medycyny zachowawczej dla mieszkańców Opola, powiatu opolskiego i niestety reszty województwa, gdzie skomplikowane przypadki właśnie tam trafiają z racji no jednak niepisanej referencyjności, która w odniesieniu do tych oddziałów od wielu, wielu lat miała miejsce i w sytuacjach trudnych te szpitale muszą pacjentów przyjmować. Tylko proszę zwrócić uwagę na to, że te oddziały działają w permanentnym napięciu, permanentnym, nieładnie mówiąc, obrocie pacjentów. Jeżeli jednego dnia przyjmowanych jest z kilkunastu do 20 pacjentów, to proszę zwrócić, że przy potencjale 60-70 łóżek, a to jest ten potencjał jest o wiele mniejszy, to rotacja pacjentów jest 2-3-dniowa. To nie są wymagające no, pobyty na oddziałach chorób wewnętrznych, które pozwalają na przeprowadzenie skutecznej terapii, wdrożenie leczenia pacjentów. Te szpitale czasami muszą wypuszczać, nieładnie mówiąc, wypuszczać w stanie takim, że jeszcze wymagaliby pewnego rodzaju dopieszczenia, lepszego wyprowadzenia po to, aby z powrotem nie trafiali do tych oddziałów. W związku z tym jest to pewnego rodzaju niebezpieczeństwo i ja się jednego tylko obawiam, że rzeczywiście w wielu szpitalach może dochodzić, ta fala może rosnąć i to jest niepokojące. Myśmy jako Samorząd Województwa i Komisja Zdrowia Sejmiku w ubiegłym miesiącu podjęli takie stanowisko i apel do Ministra Zdrowia, aby jednak te rozmowy zintensyfikował, jeśli chodzi o rozmowy z reprezentacją rezydentów, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że rezydenci stanowią pewnego rodzaju grupę, która prowadzi rozmowy w imieniu wszystkich zawodów medycznych. Dlatego, że w pierwszej kolejności stawiane są postulaty zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia. Dynamiczniejszego, szybszego niż zagwarantowane w ostatnio przyjętej ustawie i podpisanej przez pana prezydenta, nie w 2025 6%, tylko szybciej, tak? Szybciej i 6,8, takie były postulaty. Słyszymy ostatnio w rozmowach, które na poziomie kraju się toczą, że okej, 6% przyjmujemy, ale mówimy o szybszym dojściu do tych warunków, dlatego że rozwój gospodarczy kraju, zwiększenie pieniędzy w systemie pociąga za sobą także koszty funkcjonowania, także systemu ochrony zdrowia. W związku z tym bardzo trudno spełnić z dzisiejszych środków, które są obecne w systemie ochrony zdrowia, oczekiwania społeczne, które wynikają z tych kolejek. I dzisiaj muszę powiedzieć, że ryzyko i niebezpieczeństwo jest też takie, że w przypadku przyjęć planowych no, będą musiały szpitale wydłużać czasy oczekiwania. To nie jest dobre rozwiązanie. Z punktu widzenia pacjentów oznacza to w wielu wypadkach dłuższe czekanie, co może się wiązać z pogorszeniem stanu zdrowia. Nie jest rozwiązanie idealne. Ja rozumiem konsekwencje, stałość jakby kierunek postępowania resortu zdrowia, który wyznacza pewien kierunek podejścia do ryczałtowego rozwiązania, ale wymaga to także pewnych innych regulacji, bo dzisiaj ta sytuacja trudna w naszym regionie i nie tylko obnaża parę istotnych faktów. Duże rozpiętości, różnice płacowe pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Minister zdrowia wyciągnął argument, że lekarze rezydenci chcą pieniędzy dla siebie i poszło to w eter, co moim zdaniem niepotrzebnie skłóca społeczeństwo z środowiskiem medycznym. Bardzo niedobrze, bo podstawą skutecznego leczenia są wzajemne relacje lekarz-pacjent i bez zaufania wzajemnego nie będzie efektów leczenia. W związku z tym tak nie powinien się zachowywać minister zdrowia. Jeżeli rezydenci mówią o niedostatkach w całym systemie, to jest priorytet. Dzisiaj pacjenci, również środowiska pacjenckie, podejmują takie postulaty mówiące o zwiększeniu nakładów. Mamy pełną świadomość, że istnieje podejrzenie,
tak, że nie ma woli na przeznaczanie większych pieniędzy z naszej składki, z naszych podatków na świadczenia medyczne. Ale proszę zwrócić uwagę, że olbrzymie dopłaty z kieszeni własnej podatników są bardzo charakterystyczne dla naszego polskiego systemu ochrony zdrowia. Niestety bije to bardzo w tę najuboższą część społeczeństwa, która wyciąga pieniądze, wyciąga resztki pieniędzy i płaci za świadczenia zdrowotne. Nie tak powinno być. Zapytajmy lekarza. Panie doktorze, co takiego się stało, że teraz nagle lekarze nie chcą pracować dłużej, nie chcą pracować tak długo, jak pracowali do tej pory? Przecież Państwo jesteście do tego przyzwyczajeni. Jesteśmy przyzwyczajeni do pracy dłuższej niż wszyscy inni. Kodeks pracy zresztą jakby wyodrębnia możliwość trochę dłuższej pracy. Natomiast nie może już być tak dalej, że tylko i wyłącznie na zgodzie lekarzy na dłuższą pracę opiera się spięcie systemu. Bo dobitnie wypowiedzenia opt-out pokazały, że ten system się nie spina. I to nie jest kilka procent w skali województwa, bo jeżeli wypowiedziało opt-out 231 osób, to jest to ponad 10% osób pracujących w szpitalach. Odnośmy to do liczby lekarzy, którzy pracują w szpitalach i którzy teoretycznie ten opt-out mogliby wypowiedzieć. Być może nie jest to taka liczba, jakiej sam jako szef izby i jako osoba, która wspierała akcję rezydentów i uważała, że to jest już ostatni czas, żeby pokazać władzy, że odsuwanie problemu od siebie nie jest żadnym rozwiązaniem. Być może zakładałem, że będzie to więcej, ale i tak jest to taka liczba, która jeżeli nie będzie zdecydowanej reakcji ministra rządu, w lutym będzie liczbą nie mniejszą, a zdecydowanie większą, bo będą dochodzili kolejni. Pragnę zwrócić uwagę, że w naszym województwie, zresztą chyba nie tylko, liczba wypowiedzeń opt-out ze strony specjalistów jest większa niż liczba wypowiedzeń opt-out ze strony rezydentów. Po prostu osoby pracujące już po kilkanaście, kilkadziesiąt lat w zawodzie uznały, że mają takiego systemu pracy, dyżurów co drugi, co trzeci dzień, po prostu dość. Nas, lekarzy w Polsce, jest zdecydowanie za mało i trzeba bardzo wielu zdecydowanych działań do tego, aby tę liczbę zwiększyć. Poza tym tutaj mówimy, bo padło też określenie zarobków. Oczywiście one są istotne i postulaty związane z zagwarantowaniem minimalnego wynagrodzenia dla kadry medycznej, nie tylko zresztą dla lekarzy, od dawna się przewijają, natomiast nie wiem skąd osoba, która pisała artykuł w Gazecie Prawnej, który tak chyba bardzo mocno zbulwersował środowisko i nasze, i pacjentów być może też, wziął kwotę 16 tysięcy, która tam padła jako kwota, którą lekarze odrzucili. Ale w ogóle kwotę o tej kwocie nie było mowy. Ale tę kwotę potwierdza i możliwości jednocześnie szpitala potwierdza dyrektor tej placówki. I on przyznaje, że rzeczywiście tam lekarze zarabiali 15-17 tysięcy. Lekarze prawdopodobnie na kontraktach, nie natomiast na umowach cywilnoprawnych. Ten artykuł był tak skonstruowany, że wyglądało na to, że to ci lekarze, którzy nie zdecydowali się na przedłużenie umów cywilnoprawnych w Oleśnie, zażądali takiej kwoty. Nie, nie, tam chodziło o innego lekarza. Natomiast kwestia zarobków to jest kwestia bardzo drażliwa, natomiast ja nie będę ukrywał, że od lat postulatem środowiska medycznego jest zagwarantowanie lekarzowi specjaliście, czyli osobie po 6 latach studiów, po 5-6 latach specjalizacji, minimum trzykrotnej średniej, minimum trzykrotnej średniej krajowej. Jeżeli ta średnia aktualnie oscyluje w granicach 4,5 tysiąca, to jest to minimum 13,5 tysiąca podstawowej pensji brutto, oczywiście dla lekarza specjalisty. W związku z czym nie mówmy,
że to, czego domagali się ci lekarze właśnie tej stawki, z jaką oni wystąpili i którą dyrektor odrzucił, w ogóle tej kwoty nie przekraczała. Mówimy trochę w imieniu nieobecnego pana dyrektora szpitala, ale on oferuje 15 tysięcy lekarzowi, który przyszedłby na internę i tego lekarza nie może znaleźć. Ale co on oferuje temu lekarzowi ponadto? Podpisanie bezwzględnej, że tak powiem, dyspozycyjności. Tego żaden lekarz nie podpisze. I to nie jest już era, żeby od lekarza w momencie, jak podpisuje zgodę na pracę, zażądać bezwzględnej dyspozycyjności. Bezwzględna dyspozycyjność oznacza, że teoretycznie w każdej chwili mogę być wyzwany do szpitala. Tak to nie może funkcjonować. Pani wojewodo? Czy ja mogę tak troszeczkę adwocem? Proszę. W razie, bo wątki się pojawiły i dobrze, żebyśmy też pokazywali, jak my to widzimy. Więc tak może od tyłu. Ja wczoraj byłam na wywiadzie w radiu z panem dyrektorem Prochotą i istotnie potwierdził te kwoty. Co więcej, pan dyrektor Prochota ze szpitala w Oleśnie potwierdził, że po publikacji w Gazecie Prawnej w tej chwili pół Polski dzwoni do niego, by zainteresować się tą ofertą i zapytać, jakie są warunki. Być może jest to nadzieja na to, że w tym szpitalu w Oleśnie jednak oddział internistycznie zacznie funkcjonować, bo to jest bardzo ważny oddział dla naszego województwa. Tutaj zgadzam się z panem marszałkiem, ponieważ dane statystyczne pokazują, że akurat w tym oddziale w Oleśnie obłożenie łóżek, czyli wykorzystanie oddziału to ponad 82%, czyli właściwie taka idealna liczba, gdzie chcielibyśmy, żeby właśnie te łóżka w około 80 do 90% były wykorzystywane. Więc miejmy nadzieję, że ta propozycja finansowa, naprawdę godna, szanująca pracę lekarzy, bo zgadzam się z panem doktorem, że specjaliści powinni dobrze zarabiać i nikt tutaj nie kwestionuje tego, że te godne płace dla lekarzy powinny być zapewnione. Więc miejmy nadzieję, że właśnie w Oleśnie ta propozycja płacowa, bardzo dobra w porównaniu do, na przykład do propozycji płacowych w Warszawie, zostanie przez kogoś wykorzystana i ci lekarze się pojawią. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię wypowiedzeń klauzuli opt-out, to na dzisiaj, panie doktorze, to już nie jest 230 osób w województwie opolskim, tylko 194 osoby, czyli ta liczba przez cały czas się zmniejsza. Ja mam nadzieję, że myślenie przez pryzmat tylko i wyłącznie dorzucania pieniędzy do systemu jest jakby takim myśleniem, które zahamujemy rozsądnymi argumentami, bo system jest w stanie przyjąć naprawdę olbrzymią ilość pieniędzy, ale jeżeli będzie niemonitorowany, nie będzie kontrolowany, jeżeli nie będzie pomysłu, gdzie, w jakim miejscu wykorzystać te pieniądze, to każde pieniądze jesteśmy w stanie zjeść. Na dzisiaj powinniśmy zauważyć to, że rzeczywiście resort przerzucił bardzo dużo pieniędzy do systemu w ostatnim czasie, wrzucił bardzo dużo pieniędzy, nawet na teren województwa opolskiego. Przecież dostaliśmy dodatkowe pieniądze właśnie w tych świadczeniach, w których mieliśmy zawsze deficyty, czyli zaćmy, czyli endoprotezy stawu biodrowego, czyli diagnostyka obrazowa. No na dzisiaj nie mamy z tym problemu, ponieważ ministerstwo nam dorzuciło te pieniądze i mamy te świadczenia właściwie na wyciągnięcie ręki. Więc musimy pamiętać o tym, że te pieniądze wciąż są. Musimy pamiętać o tym, że rezydenci dostali jednakowoż podwyżkę. Podwyżki, które w historii się w ogóle nie wydarzały. Od 500 do 1700 zł. To te wysokie kwoty są dla tych specjalności, które są deficytowe. Więc rezydenci dostali jednakowoż te pieniądze. Co więcej, ja jestem zwolenniczką oto takiej idei, że gdybyśmy się przyjrzeli organizacji służby zdrowia w Polsce, to z tych obecnych zasobów jesteśmy w stanie wygospodarować lepszą efektywność. To nie oznacza, że nie mamy dopuszczać pieniędzy do systemu, wręcz odwrotnie, powinniśmy dopuszczać pieniądze do systemu. Jednakowoż, jeżeli nie zauważymy, że dzisiaj w wielu miejscach pieniądze są po prostu niewykorzystywane, bym powiedziała więcej, że są po prostu marnotrawione, to
nie dojdziemy absolutnie do porządku z naszym systemem zdrowia. Wciąż będziemy mieli chorą służbę zdrowia. Najlepszym przykładem niech będzie alokacja pieniędzy, jeżeli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną. Na dzisiaj w podstawowej opiece zdrowotnej wykorzystujemy od 13 do 14% naszego budżetu. W tych służbach zdrowia z zachodnich krajów, na które często wskazujemy, bo są bardzo skuteczne, to właśnie system opieki otwartej, ambulatoryjnej ponosi odpowiedzialność za szybką diagnostykę, za szybką reakcję, za wyniki. To właśnie tam przekazywane są w większości te pieniądze. Panie Marszałku, czego nasz system opieki zdrowotnej bardziej potrzebuje? Pieniędzy czy lepszej organizacji pracy? I jednego i drugiego bym powiedziała. Jednego i drugiego, ale stawiałbym w pierwszej kolejności rzeczywiście bez radykalnego, skokowego zwiększenia nakładów, to będziemy mieli sytuację permanentnych kryzysów i permanentnego gaszenia pożarów. Jeżeli dzisiaj się okazuje, pani wojewoda ma bez wątpienia najnowsze dane dotyczące ilości wypowiedzeń klauzul opt-out, to, że się zmniejsza, to ja powiem, skutek jest to tym spowodowane, że toczą się w wielu szpitalach dyskusje właśnie z grupami lekarzy specjalistów po to, żeby zachęcić ich do tego, aby klauzuli się wycofali, aby można było zapewnić gotowość dyżurową, bezpieczeństwo w oddziałach szpitalnych kosztem podniesienia uposażenia płac, czyli podniesienia płac. Dyrektorzy podejmują te decyzje dzisiaj, nie mając pełnego przekonania, jak będzie wyglądała strona przychodowa, ale podejmują te decyzje, biorąc pod uwagę wywiązanie się z kontraktu, wywiązanie się z realizacji ciągłego dostępu do usług zdrowotnych, zakładając, że tych pieniędzy być może nie braknie. Zobaczymy za jakiś czas. Nie chciałbym być tutaj złym prorokiem, ponieważ te wszystkie działania regulujące minimalne uposażenia w grupach zawodowych, początkowo decyzja o pielęgniarkach ustawowo zmieniona, o minimalnej płacy dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia, pociąga za sobą konsekwencje takie, że dyrektorzy, aby utrzymać hierarchię, którą wypracowali przez wiele, wiele lat, są zmuszeni do podnoszenia uposażeń w innych grupach zawodowych, często nie mając zapewnionych środków w własnych budżetach. Jeżeli tak się to będzie działo, to w województwie, w którym szpitale się nie zadłużały, gdzie naprawdę rozsądnie prowadzono gospodarkę finansową i w tych środkach starano się racjonalnie działać, no właśnie, żeby nie wskazywano, że ktoś marnuje pieniądze, że to się dzieje racjonalnie, to się nagle może okazać, że nasze szpitale zaczną wpadać w tarapaty. I to jest problem, to jest to niebezpieczeństwo, o których dzisiaj trzeba wiedzieć, trzeba mówić. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Uważam, że tutaj należy podjąć działania. To, że jest czasami małe zainteresowanie lekarzy kształceniem się w specjalizacjach potrzebnych, to tylko uzmysł pokazuje jedną rzecz. Bardzo zmieniła się struktura oczekiwania i zapisywania się na specjalizacje przez lekarzy w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Dlaczego? Dlatego, że system finansowania preferował pewne specjalności, w których były godniejsze, lepsze warunki finansowania w rozliczaniu. Dyrektorzy dzięki temu premiowali tych lekarzy po to, aby wyzwolić większą efektywność pracy właśnie, to jest przysłowiowa kardiologia inwazyjna i zainteresowanie do tego, aby tych zabiegów robić więcej, bardzo potrzebnych, poprawiających skuteczność terapii, wszystko przyniosło efekt. Dobre założenie polityki, ale pojawiły się duże dysproporcje w różnych grupach zawodowych. I specjalizacje, które kiedyś cieszyły się wielkim uznaniem społecznym, autorytetem, pozycją, dzisiaj nie ma zainteresowanych do kształcenia się. Dlaczego? Bo jest po pierwsze duża odpowiedzialność, niższe propozycje finansowe, już nie wspomnę o jednoimiennych specjalnościach, jeżeli mówimy o chirurgii, co się dzieje właśnie w szpitalach powiatowych, gdzie śmiem twierdzić, że przy całym szacunku dla zaangażowania tamtejszej kadry, to obciążenie pracą w godzinach popołudniowo-nocnych jest dużo niższe niż w szpitalach tych z dawnego poziomu wojewódzkiego, czy chociażby szpitala w Nysie, Kędzierzyn-Koźle, te szpitale opolskie. Jest kilka oddziałów chirurgicznych, które naprawdę działają na bardzo wysokim poziomie. Inne wyspecjalizowały się w pewnych zakresach po to, aby w rozliczeniu mieć lepsze przychody i móc lepiej finansować, premiować lekarzy. Lekarze, rozumiem ich, są zainteresowani pracą w warunkach, w których mogą mieć mniejszą odpowiedzialność, bezpieczeństwo swoje, swoich pacjentów są w stanie zapewnić i pojawiają się różnice płacowe takie odwrócone, tak? Że w niektórych szpitalach, gdzie to obciążenie pracą na dyżurze jest niższe niż innych, płace są wyższe. To nie jest normalna sytuacja. Pytanie, jak to regulować? Jest to bardzo, bardzo trudne w sytuacji, gdy mamy system taki, jaki mamy. Ja doceniam zaangażowanie budżetu państwa w wkładanie pieniędzy do systemu, ale my w ten sposób tylko ratujemy, gasimy pewne pożary związane z dostępem do newralgicznych świadczeń w naszym województwie. Już nie mówimy o tym, że mamy świadczenia, w których
przodujemy w kraju w dostępie do usług. Bardzo cenne, bardzo potrzebne, w opiece długoterminowej, bardzo potrzebne. Kraj z nas jakby pod tym względem nie bierze wzorców, a podział pieniędzy dla regionu, niestety w mojej ocenie bardzo krzywdzący dla naszego regionu według algorytmu, który w mojej ocenie zbyt mało uwzględnia strukturę wiekową naszego społeczeństwa, starszego, schorowanego, które 70-latkowie bardzo rzadko wyjeżdżają po świadczenie zdrowotne poza region. Chcą korzystać tu na miejscu i to musimy wszyscy zrozumieć. A dostępność do tych świadczeń dla nich u nas w województwie w ciągu ostatnich lat niestety systematycznie się obniża, co powoduje wydłużanie kolejek, ograniczenie dostępu. I to są argumenty, które przemawiają za tym, żeby zmienić algorytm podziału środków i aby nasze województwo na tej podstawie doszlusowało do średniej kraju chociażby. Nie, panie marszałku, to jest argument za tym, żeby zmienić strukturę funkcjonowania różnych oddziałów, bo jeżeli mamy oddziały internistyczne, na których obłożenie mamy na przykład 60%, to jeszcze raz powtórzę, że to oznacza, że przez 40% czasu nie ma tam zajętych łóżek, te łóżka są po prostu wolne, to należy te łóżka przekształcić właśnie w łóżka długoterminowe, bo takich właśnie potrzebujemy, a nie tylko i wyłącznie dofinansowywać. Pan z jednej strony bardzo dobrze diagnozuje problemy, ale z drugiej strony pana wnioskowanie jest o to takie, że tylko i wyłącznie wystarczy dofinansowanie. Nie. Jeżeli wiemy, że nie wykorzystujemy swoich zasobów w danych oddziałach, to znaczy, że trzeba się zastanowić, co trzeba zrobić, by albo zredukować w tym miejscu te zasoby i przenieść do innego miejsca, gdzie powinniśmy te zasoby wykorzystywać w sposób efektywny. Po prostu musimy restrukturyzować nasze procesy, czego po prostu najzwyczajniej w świecie nie robimy. I samo dołożenie pieniędzy nie zmieni sytuacji. Będzie tak, jak pan mówi, będziemy tylko i wyłącznie gasić pożary. Żeby tych pożarów nie gasić, to musimy mieć po pierwsze zdiagnozowane problemy, które właściwie mamy zrobione. Pan marszałek idealnie to wyłuszczył. Tylko samo stwierdzenie, że mamy taki problem i wystarczy wrzucić pieniądze, bo jeżeli na jakimś oddziale wiemy, sam pan marszałek przed chwilą to przyznał, mamy za dużo zasobów, czyli mamy za dużo lekarzy, za dużo pielęgniarek, za dużo zespołu, który musi obsługiwać puste łóżka, to co to oznacza? Że mamy tam rzucać więcej pieniędzy? Czy może przekształcić ten oddział w inny, który jest bardziej potrzebny? A może skomasować jakieś ośrodki? Jeżeli jest tak, jak pan mówi, a rzeczywiście tak jest, te dwa oddziały internistyczne w naszych szpitalach, w wojewódzkim i szpitalu klinicznym, rzeczywiście pracują referencyjnie na najwyższym poziomie, przyjmują i skomplikowane przypadki, ale również takie przypadki, które mogłyby być przecież hospitalizowane w szpitalach powiatowych. To my musimy tak zorganizować, żeby te przypadki takie łatwiejsze, które są w stanie być obsłużone przez szpitale powiatowe, nie trafiały do naszych szpitali o najwyższym poziomie możliwościach zabezpieczenia. Panie doktorze, jak to widzi praktyk? Znaczy, pierwsze, żeby być może już zakończyć kwestię związaną z Olesnem, to jednak chciałbym zaznaczyć, że może warto byłoby pana dyrektora prokuratora zapytać, dlaczego w odstępie ostatnich 2-3 lat kilkunastu lekarzy, dobrych specjalistów z tamtego szpitala poodchodziło, skoro niby tak dobrze płaci. No ale ja mówię, to nie jest istota problemu. Ja pozwolę sobie coś najpierw przeczytać, a potem zadam pytanie. Panie prezydencie, zdaję sobie sprawę, że problemy, z jakimi boryka się system ochrony zdrowia, nie są spowodowane przez obecnie rządzących. To balast wielu dziesięcioleci. Pragnę zapewnić, że protesty środowisk medycznych nie mają charakteru politycznego. Być może właśnie dlatego, że dziś rządzący deklarują szczególną wrażliwość na sprawy społeczne, obudziło się więcej nadziei na pomyślne rozwiązanie tego problemu. Jedno jest pewne, stworzenie nowoczesnego i sprawnego, a nie da się tego zrobić bez zapewnienia środków adekwatnych do potrzeb systemu ochrony zdrowia, jest dziś racją stanu. Wydaje się, że wobec bezradności osób odpowiedzialnych bezpośrednio za rządy w Rzeczpospolitej przyszedł czas na pana pomoc i interwencję. Czy to jest pismo prezesa Hamankiewicza do prezydenta Dudy? Nie. To jest pismo prezesa Radziwiłła z roku 2006 do prezydenta Kaczyńskiego. I się nic nie zmieniło. Twierdzenie, że pomysłami organizacyjnymi, jak to niestety muszę z przykrością dodać, że minister Radziwiłł jest ministrem, który mnie najbardziej rozczarował, bo z nim wiązałem najwięcej nadziei. Jako pomysł racjonalizatorski, organizacyjny, pozwolenie na to, żeby na oddziałach wysokospecjalistycznych dyżurowali w godzinach popołudniowych lekarze o innej specjalności, jest naprawdę narażaniem tych pacjentów i graniem z ich zdrowiem. Więc nie da się z samymi pomysłami restrukturyzacyjnymi, bo się właśnie dochodzi do pomysłów tak nielogicznych jak ten, załatwić sprawy. Musi być. Przyznaję, że są być może miejsca,
których kwestia organizacji pracy jest istotna. Ale nie możemy już przestawiać pionków na szachownicy, twierdząc, że jeżeli A pójdzie na C5, a B pójdzie na D7, to będzie lepiej. Nie, musi być zdecydowanie więcej pieniędzy w systemie. Naprawdę, nie o pół, nie o jeden, o kilka procent. Dlaczego na Zachodzie zaczynają już mówić o średniej dochodzącej do 9% PKB? Dlatego, że drożeje system ochrony zdrowia przez to, że jest coraz więcej technologii nowoczesnych. I środki, jakimi kiedyś można było to zabezpieczyć, teraz są już niewystarczające. Tam o tym wiedzą. Nasi rządzący nie chcą tego przyjąć do wiadomości. Ale lekarze walczą też o pieniądze dla siebie. Jeżeli będzie więcej pieniędzy w systemie, to i wtedy zwiększą się płace. Negocjują w tej chwili z dyrektorami i czy lekarz, który dostanie być może 1000 zł więcej, będzie już tym lekarzem gotowym do pracy ponad 48 godzin i do dyżurowania 36-godzinnego? Nie powinno tego się tak stawiać. Generalnie lekarze mają prawo do pracy 48 godzin tygodniowo. Jeżeli będą zarabiali odpowiednio, to więcej ich będzie chciało w kraju zostać. Nie dojdziemy do liczby lekarzy takiej, jaka jest potrzebna, a mamy średnią europejską najniższą w ciągu 1 czy 2 lat. Ale trzeba zacząć lekarzy do tego zachęcać. Zachęcać odpowiednimi warunkami płacy i pracy. Czy odpowiednie warunki pracy to jest zabezpieczenie też możliwości korzystania z nowoczesnej technologii bez liczenia się z tym, że zaraz mi dyrektor powie, że przekraczam koszty, które są na mój oddział przeznaczone. Dlatego przekraczam, bo tak powinienem leczyć. Dlaczego dyrektor mi zwraca uwagę? Bo ma za mało pieniędzy. Co zrobić, żeby lekarze nie wyjeżdżali? Bo to, że ich nie przybędzie natychmiast, ani nawet w perspektywie wieloletniej, to jest oczywiste, prawda? I nie przybędzie ich też od dodania pieniędzy. Co zrobić, żeby nie wyjeżdżać? No jeden radykalny bardzo pomysł jest taki, żeby na przykład zabrać paszporty absolwentom medycyny, ale to nie jest chyba dobre rozwiązanie. Samorząd lubuski jako pierwszy parę dni temu wystąpił z taką propozycją, że będzie fundował stypendia swoim studentom medycyny. Może to jest jedna z dróg, panie marszałku? Bez wątpienia sposób, propozycje, które mogą przyciągnąć i zapewnić pozostanie absolwentów w danym regionie, to jest dobra droga. Sam osobiście w swojej karierze zawodowej takie stypendium fundowane otrzymywałem i była to dobra metoda przywiązywania do określonego miejsca pracy. Ale oczywiście, że musi być opcja taka, że można tej zmiany dokonać, bo trudno zakładać, że młody człowiek podejmujący na początku studiów będzie zadeklarowany do tego, żeby w danym miejscu tą specjalizację móc pracować, móc się dalej realizować. Najważniejsze w mojej ocenie jest stworzenie atmosfery, o czym mówi pan dr Jakubiszyn, atmosfery w pracy i tej odpowiedzialności, zapewnienie możliwości wywiązania się z tych zadań. Bo zwróćcie uwagę państwo na to, że tak, że deficyt niedoboru środków w systemie, permanentny deficyt niedoboru środków w systemie przerzucany jest na odpowiedzialnych lekarzy, pielęgniarki, którzy zderzają się z tym pacjentem i to oni muszą pacjentowi tłumaczyć, że ma czekać w systemie na swoją kolejkę cierpliwie albo, proszę bardzo, do systemu pozaubezpieczeniowego, komercyjnego może się udać. I to jest bardzo nieetyczne, jeżeli wobec lekarzy, wobec personelu medycznego, fachowego takie wymagania są stawiane. A tak się dzieje. Ja powiem tak, że parę lat temu, 2-3 lata temu, pani wojewoda przyznałaby mi rację, że priorytetem powinno być zwiększenie środków w systemie. Dlatego, że to o tym się już mówiło przez wiele, wiele lat. Ja o tym mówię, obojętnie kto jest u steru władzy. To są działania niezbędne, bo o tym świadczą zewnętrzne, obiektywne czynniki, mierniki zewnętrzne, europejskie porównanie nakładów w stosunku do PKB. To jest istotne i ważne. W naszym kraju ta ochrona zdrowia, reforma, która nastąpiła na początku, wprowadzając system ubezpieczeniowy, już na samym wstępie była niedoszacowana, ale i tak wiele dobrego się pojawiło poprzez wprowadzenie tych zmian. Natomiast zabrakło determinacji do systematycznego zwiększenia poziomu składki. Uważam ciągle, że system ubezpieczeniowy ma bardzo dobre cechy do tego, aby umożliwić konkurowanie właśnie na poziomie regionalnym, na poziomie odpowiedzialności regionalnej i wówczas pewnie byśmy byli troszeczkę innym miejscu, inaczej by to wyglądało. Natomiast mamy decyzje, jakie mamy, musimy się do nich dostosować. Natomiast ważne jest, żeby w świadomości decydentów było to, że dofinansowanie to jest pierwszy warunek. Wskazywanie, że system jest dziurawy i jest nieszczelny,
to wiecie Państwo co, no, w każdym systemie na całym świecie są pewnego rodzaju nieszczelności, są patologie, które są eliminowane i tak też ma być. Płatnik musi to nadzorować, musi to egzekwować i musi skutecznie angażować się w to, żeby wyegzekwować to, o czym mówi Pani Wojewoda. Wykorzystywanie oddziałów, odpowiedni poziom i tak dalej, premiowanie rozwiązań ambulatoryjnych. Dzisiaj nie jest to premiowane, za wyjątkiem zmian, które następują w opiece podstawowej i z poziomu finansowania. To jest prawda, tylko proszę zwrócić uwagę, że w odniesieniu do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, do tego, co się dzieje, wcale nie ma premiowania w rozliczaniu ryczałtowym ambulatoryjnej opieki. Powinny być zmiany, nie, które będą wskaźniki preferowały korzystniejsze warunki po to, aby dyrektorzy szpitali potrafili i mogli przesunąć środek ciężkości opieki na tą opiekę ambulatoryjną, w której są horrendalne kolejki doświadczeń i tam trzeba wzmocnić, wesprzeć te działania. A oczekiwania płacowe są. Oczywiście, że są, bo one wiążą się z tym wszystkim, co się dzieje dookoła. Młodzi ludzie kończący studia, dzisiaj mając wiedzę, świadomość i obawiając się tego, co w naszym systemie się pojawia, czyli niebezpieczeństwa wynikającego. Odpowiedzialność zawsze była po stronie lekarza, natomiast nie można przerzucać na nich nadmiernej odpowiedzialności. Jeżeli lekarze mają świadomość, że mają zbyt mało narzędzi, muszą się ograniczać w kosztach prowadzenia działalności po to, żeby zmieścić się w pieniądzach, które na świadczenia są przeznaczane, to powoduje niestety taką frustrację i podejmowanie decyzji o wyborze innego kraju docelowego, w którym wybraną specjalność łatwiej można zrealizować, bo tak też jest, Jurku, prawda? W innych krajach jest pod tym względem łatwiej. Nie ma bariery językowej, młodzi ludzie są otwarci i to jest to niebezpieczeństwo. A nam musi zależeć na tym, żeby ci młodzi ludzie powstali. Pragmatyczni Czesi w sytuacjach takiego kryzysu politycy podejmowali decyzję zawsze o zwiększeniu poziomu wydatków na świadczenia zdrowotne. Deficyty w kasach chorych były pokrywane podnoszeniem ręki przez parlamentarzystów Republiki Czeskiej. W związku z tym u nas tego pod tym względem brakuje. Podejmowali również trudne decyzje związane z współpłaceniem itd. Musimy niestety kończyć. Dziękuję Państwu za rozmowę, a wszystkim nam i wszystkim naszym widzom i czytelnikom oczywiście życzymy dużo zdrowia.